Cześć, jestem Viper i zapraszam na kolejny materiał z cyklu Far Cry Primal. Jestem u siebie, można powiedzieć, w wiosce. Zaraz otworzę skład nagród, zobaczymy, co mogę uzupełnić. Tak. Wszystkiego. Po trochę. Aha, muszę zobaczyć tutaj. O, właśnie, tutaj już więcej nic nie ma. A zatem mogę ruszać dalej. Skóra borsuka. No i to jest... Niestety nie mogę, a jeśli chodzi o... Tutaj tego... egzorcystę, szamana. Skóra rzadkiego lwa. Dzisiaj ubarła. Usaszła hasars. Znowu będę pił krew? Urbana, usa pacia, usa pacia. Podejrzana sprawa. Nie mogę poruszać się szybciej. Samkła jej Izila się tauga. Odkryć źródło największego strachu Izila. Nie dotykaj Kratiego. Izila krate dwaja, lura krate wasa. Ognia Kratiego boją się wszyscy Izila. Przytrzymaj LT i naciśnij RT, aby wystrzelić ogniste strzały i poradzić wrogów potęgą słońca. Zabij 5 przeciwników, aby naładować ogień Kratiego i uzyskać dostęp do potężnej serii 3 strzał w swoim kolejnym strzale. Po wypuszczeniu 3 strzał, naraz postać z powrotem zacznie atakować strzałami ognistymi. Kurczę, rewelacja. Się przemieszczać, kurczę, tam dalej? No na to wygląda, że chyba tak. Co za diabeł mnie tutaj atakuje? Thank you.
Gdzie te menhiry są? Kurczę. Podpalić. Zniszcz menhiry, no kurde. Pięknie. Chyba mi się udało. Użyj potrójnego strzału, aby roztrzaskać księżyc. Dobra, dobra, o co tu chodzi? Cały pad mi, kurczę, drży. Ach, kurczę, schował mi się. A co ja to mam zniszczyć, kurczę? Właś tam, kurczę. Mapa mi tutaj nie działa. Udało się chyba.
Pad cały mi wibruje, kurczę, przestał. Wizja ognia ukończona. Jakieś punkciki będą zapewne i może punkt umiejętności co najmniej. Dobra, pominiemy sobie to. Dwadzieścia punktów. No nieźle. Winja Brashtar. Kogo my tu mamy? A, Sailor chyba. Saudam. Palhu Winja Hugwana. Cha. Chaus tanhi tushi daha. Akista tanhi na kwaida shanchir. Aish tanhi tushi shanchi takar. Aish ulguanda. Sa damshu wana. Wanam. Charufadas sedamsha shlanga. Ma muwaida kwati charufadas shanchi. Daru balya. Laiwabi. Udam dijams. Ti shausi shwada. Nasam. Fnaiga frashta fnaiga. Winja kwalfa. Jednoręki bandyta. Ma dam się dał sam. Sam się ma dus dam się. Powiem wam, że za bardzo mnie to nie interesuje. Południowy skalny pył, hataczajmy, no kurczę. Jeszcze tutaj zajrzymy do Saili. Skóra mamuta. Ja nie poluję w ogóle na mamuty. Ale teraz sobie weźmiemy... Zobaczcie, tutaj... Myśliciel Urki. Tu mamy Fort Wielkiego Drzewa. I Wojownik Karusz, a także... Zbieraczka Saila. Poziom trudności wysoki. Wysoki. Bardzo wysoki. O kurcze. Zbadaj odległą jaskinię. Punkt orientacyjny. Ja wpierw bym sobie zrobił to w ten sposób, żebym się przeniósł tutaj. Tutaj to ja mam mniej więcej wszystko zapełnione. Tak, tylko że jak się wydostanę stąd... dobra, włączymy sobie mapę. Zobaczcie, chciałem się dostać tutaj.
stos płonącej włóczni. I tutaj będzie odblokowana szybka podróż. I zbadamy sobie odległą jaskinię. Tutaj również jest szybka podróż, więc może ten rejon będzie dobry, żeby go, no powiedzmy, zabezpieczyć, jeśli chodzi o podróże. Ale zobaczcie. A, no bo przecież ja jestem... Dobra, to lecimy w takim razie, jak tam się dostać. Prawdopodobnie będę musiał tutaj się wspiąć. Powiedzmy sobie na to wzgórze. Jeżeli w ogóle się uda, ale ogromny jeleń, ja nie mogę. Mam nadzieję, że mnie nie zaatakuje. Ale mnie atakuje co innego. Kubany się przyczepił, no. Odpuść mi. O właśnie, może tak będzie najlepiej. Zapiszemy sobie. Kroki. Nie wiem, jak powiedzieć, ale dobra, mniejsza z tym. Czy to ja muszę zbierać? Tak. Zielony liść chyba. Chyba ty mnie, kolego, nie zaatakujesz. No i dobra, i teraz się zajmiemy tutaj eliminacją, mam nadzieję, przeciwników. Ja tylko jeszcze wezmę sobie Sowę. Może... Tak, już jest część oznaczonych. Tylko jeszcze podleć, moja droga, bliżej. Mamy stosik. Dobra, wystarczy, myślę, tego. Kurczę, zaraz mnie zauważy. No nie, jasny gwint. To się musi, kurczę, tak zawsze kończyć. Twarda sztuka.
załatwili niestety. Czy będę mógł jeszcze przynajmniej jedno mięso? No. Najgorsze jest to, że ta gra wywala nas. Zobaczcie gdzie. Kolejne nie spełnia, 300 kroków trzeba pokonać, żeby dostać się do celu, jakby gra nie mogła zapisać nas właśnie tam, gdzie byliśmy. No to jest po prostu jakiś ewenement. Nawet nie muszę teraz zbliżenia używać. Wszyscy zostają oznaczeni. Ach, kurczę. Nie wiem, czy podejść bliżej. Chyba podejdę bliżej, wiecie. No i właśnie. To jest? No, nic z tym nie mogę zrobić. No to ciekawe. No i gdzie są te ciała? Tak, jedno jest tutaj. Kolejne jest tutaj. Odzyskane strzały. Doskonale. Teraz tak, północny cedr chyba. I ja tutaj muszę to spalić, podpalić ewentualnie, dokładnie. No i mamy punkt orientacyjny odzyskany.
i jeden punkt umiejętności. Co mnie bardzo cieszy, mam już 3. Ho, ho, ho. Leczymy się w biegu, jeden punkt umiejętności. Biorę to. To mi się na pewno przyda. I to tak samo. To by było na tyle. I teraz zobaczcie, mamy punkt orientacyjny. Mamy tutaj kolejną placówkę i też również odblokowaną. O, będzie odblokowana szybka podróż. 397 kroków. Czy ja tędy zejdę? Oczywiście. O kurczę. Ale wiecie co? No jeszcze podejdę. Spróbuję tędy zejść w każdym bądź razie. A co ja tutaj mam oznaczone? A, tutaj jest urki. O kurde. Skaczemy. Tak jest. Nic nam nie będzie po tym skoku do wody. To było miejsce oznaczone znakiem zapytania, więc ciekaw jestem, co ono tutaj sobą reprezentuje. Nie wiem, co to jest. Nie widzę tutaj nic do zebrania. Wygląda to jak monumenty Stonehenge. Lecimy dalej. Ale bym się, kurczę, na niedźwiedzie napatoczył. Teraz sowa pójdzie w ruch. Ale sterowanie jest, kurczę, tą sobą beznadziejne. Zrobiliśmy sobie mały ataczek. Jesteś mój. Jesteś mój. O kurde. O kurde. Robi się niebezpiecznie.
pieprzać czym prędzej. Kurczę, co tu się dzieje? Ja nie spodziewałem się takiego odzewu. Padałoby wejść gdzieś wyżej. Ten jest za daleko trochę. Aj, kurczę. Próbujemy... O kurczę. Ale załatwiony jesteś po niego. Ty też. I chyba to wszyscy. No i mamy chyba odblokowane.
Teraz już tylko myśliciel Urki, ale to już zrobimy sobie w następnym odcinku, na który Was gorąco zapraszam. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, zostawcie kciuka, komentarz i do usłyszenia.